Wielu fanów wrestlingu w Polsce nie zdaje sobie sprawy, ilu zawodników polskiego pochodzenia występowało, a nawet zdobywało tytuły mistrzowskie w największych federacjach pro wrestlingu na całym świecie. Ja jestem Typowy Balik i przedstawiam Wam 5 wrestlerów o polskich korzeniach. Zanim zaczniemy, to ogłaszam bardzo szybką akcję. Mianowicie, jeśli pod tym filmem zostawicie 1500 polubień, to dodaję drugą część wrestlerów o polskich korzeniach. Dajcie czadu, a tymczasem zapraszam do oglądania. Rob Van Dam to prawdziwa ikona dawnego wrestlingu i jedna z największych legend ECW. Jego prawdziwe imię to Robert Alex Szatkowski. Swoje polskie korzenie zawdzięcza dziadkowi, który, jak podają różne źródła, był Polakiem. Na początku swojej kariery RVD występował także pod pseudonimem Rob Zakowski oraz Rob Szatkowski, nawiązując do swojego polskiego nazwiska. Przez wiele lat Robert przenosił się z jednej federacji do drugiej i tym samym znalazł się między innymi w ECW, WCW, WWF oraz TNA. Przez wiele lat zdobył mnóstwo pasów i tytułów, a także wielokrotnie brał udział w walkach wieczoru największych gal pay-per-view od największych federacji na świecie. Jedną z największych legend Golden Era Wrestlingu był Andre the Giant. Ten mierzący ponad 220 cm wzrostu olbrzym miał wiele wspólnego z Polską oraz był polskiego pochodzenia. Jego ojciec był rodowitym Bułgarem, a matka pochodziła z Polski. W 1934 roku ojciec giganta wyjechał z kraju w poszukiwaniu pracy. Jeden z jego znajomych pokazał mu wówczas zdjęcie swojej siostry, w której od razu zakochał się ojciec Andre the Gianta. Jakiś czas później młodzi wzięli ślub, a na świat przyszedł przyszły mistrz WWF. Andre wychował się we Francji i w niektórych federacjach wrestlingu był przedstawiany jako na przykład Monster Eiffel Tower. Co ciekawe, zdarzało się, że olbrzym był przedstawiany jako Polish Giant, czyli polski gigant. Kolejną gwiazdą WWE, która jest w 100% polskiego pochodzenia, jest Beth Phoenix. Jej prawdziwe imię to Elizabeth Kociański. Beth została urodzona w Nowym Jorku i wychowana przez polskich rodziców. Tak, oboje z jej rodziców byli Polakami, co sprawia, że Beth Phoenix jest najbardziej polską zawodniczką, która kiedykolwiek występowała w WWE. Była kilkukrotnie mistrzynią Div w WWE, a od 2016 roku wyszła za mąż za wielką gwiazdę WWE, Edge'a, z którym obecnie ma 2 dzieci. Beth nigdy nie ukrywała swojego polskiego pochodzenia i przez pewien czas występowała z białym orłem na piersi. Kolejnym wspaniałym akcentem była pierwsza gala WWE w Polsce, na której polska publiczność przywitała Beth Phoenix okrzykami Welcome Home, witaj w domu. Iwan Pucki był wielką gwiazdą w świecie pro wrestlingu w latach 70. oraz 80. ubiegłego wieku. Iwan Pucki, a właściwie Józef Bednarski, urodził się 21 stycznia 1941 roku w Krakowie. W 1950 roku wyjechał razem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem kariery wrestlera był strongmanem, co przydało się w późniejszych latach. Iwan Pucki był również określany jako The Polish Hammer oraz Polish Power. Był pierwszym polskim zawodnikiem, który walczył w WWF, które obecnie nosi dobrze znaną nazwę WWE. W 1995 roku Iwan Pucki został wprowadzony do WWE Hall of Fame jako prawdopodobnie jedyny zawodnik z polskim obywatelstwem. Aktualnie Józef Bednarski cieszy się swoją emeryturą i razem z rodziną przebywa w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Kolejną gwiazdą sceny pro wrestlingu polskiego pochodzenia jest Killer Kowalski. Już sam pseudonim ringowy podkreśla jego pochodzenie. Edward Władysław Spólnik, bo tak naprawdę nazywał się Killer, urodził się w Kanadzie, jednak oboje z jego rodziców byli polskimi imigrantami. Ojciec nazywał się Antoni Spólnik, a matka Maria Borowska. W ciągu swojej kilkudziesięcioletniej kariery występował w wielu świetnych federacjach wrestlingu na terenie całych Stanów Zjednoczonych, wliczając w to WWF, czyli obecnie WWE, w którym posiadał pasy World Tag Team Championship oraz United States Tag Team Championship.
Warto dodać, że na początku swojej zawodowej kariery jako pro-wrestler używał takich pseudonimów jak Tarzan Kowalski, Herkules Kowalski, aż w końcu Killer Kowalski. W 1993 roku po prawie 50 latach kariery przeszedł na emeryturę, a w 1996 roku został przyjęty w szeregi WWF Hall of Fame. Na tym jednak nie skończyła się jego przygoda z wrestlingiem, ponieważ przez wiele lat prowadził swoją szkołę wrestlingu w stanie Massachusetts, którą założył już w 1977 roku. Trenował takich zawodników jak Triple H, China, Kofi Kingston, Damien Sandow, Fandango czy nawet Tommaso Ciampa. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak duży wpływ na kształtowanie się wrestlingu na świecie mieli polscy zawodnicy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie, że po wbiciu 1500 łapek w górę pod tym filmem opublikuję drugą część materiału. Dajcie czadu i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!